jest tak. Powiedzmy okolice nowoczesnego Ursynowa Warszawskiego. Powiedzmy, że do tego dojdzie ta cała komputeryzacja, specjalne oświetlenia dróg i tak dalej i że będzie coraz lepiej. A tak naprawdę, czy nie warto zadać sobie pytania, a po co w ogóle jeździć? Po co ludzie mają jechać do tego biura, do tej fabryki? Przecież tak naprawdę wystarczy, jeśli zamiast nich powędruje tam informacja. Niech oni sobie siedzą u siebie w domu i pracują tak jak trzeba. I zamiast kładzenia kabli, tego oprzyrządowania, co tu jest, połączyć ich terminale domowe, prawda? W taki sposób, żeby mogli nie ruszając się z miejsca albo pokonując niewielkie odległości robić to wszystko, co robi. Idea zintegrowanego systemu informacyjnego, gdzie drogami biegnie informacja, a nie ciężarówki i samochody osobowe. Czy to nie jest piękne?